Dzień dobry, cześć, cześć. Cześć, dzień dobry. Cześć. Cześć, cześć. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Wszystkiego dobrego. Słuchaj, ten rok nie było okazji, a czas leci. Widzę, że masz dużo notatek, dużo wątków w wiadomej sprawie. No bo do 13 jeździmy, prawda? Czy? No nie aż tak. No. Chociaż jeżeli to jest aż tak szeroki temat i naprawdę jest aż tyle do powiedzenia, to może trzeba któregoś dnia pojeździć do 13. Powiedz mi... Znaczy ja myślę, że z jednej strony mamy podsumowania, które można powiedzieć w miarę szybko, ale z drugiej strony, żebyśmy zdołali się przekuć do świadomości nie tych przekonanych, bo to dzisiaj jest najłatwiejsze, tylko do tych nieprzekonanych, czyli tych w zasadzie w pewnym sensie, ja w tym momencie nie dzielę, ale jakby stwierdzam fakt, więc tych po drugiej stronie, to myślę, że te 20 czy minut, czy nawet 2, czy 3, czy 5 godzin to jest zbyt mało, żeby wytłumaczyć im krok po kroku. Znaczy, o co chodzi z jednej strony, ale z drugiej strony wytłumaczyć im, wiesz, że są okłamywani regularnie przez obecną władzę. Obecna władza jest dokładnie taka, jak powiedział to jeden z czołowych kiedyś polityków, dzisiaj decydentów obecnej władzy, czyli ciemny lud wszystko kupi. Mhm. Problem tylko polega na tym, że nigdy w żadnym momencie ci ludzie nie mogą tym obywatelom, temu ludowi, których tak nazwali, powiedzieć wprost, że ich, że tak powiem, robią w konia. Słuchaj, wtedy bajka by się skończyła. Ja mam wrażenie, że doszliśmy do takiego momentu, że jest kompletny chaos i trochę stanęliśmy w miejscu, zostaliśmy zapędzeni, jeżeli chodzi o ustawę kagańcową, w kozi róg. Ani tego już nie rozumiemy, ani nie wiemy, jaki to ma wpływ na nasze życie bezpośrednio. Mhm. Bo to, że politycy się awanturują, jedni mają jedno, drudzy drugie zdanie, że nie mogą się dogadać, do tego już trochę się przyzwyczailiśmy. Wytłumacz nam, o co chodzi, czym jest ta ustawa kagańcowa i dlaczego to jest taki konflikt, dlaczego to jest taki problem i dlaczego my odczujemy to za moment. Jest, w moim przekonaniu, mamy do czynienia z nie do końca trafną nazwą dla akcji, którą prowadzimy. Znaczy ja wiem, że w wielu rzeczach, które dzisiaj zostaną powiedziane, będę kontrowersyjny, ale uważam, że jeżeli od 5 lat podejmujemy określone działania, my jako osoby, które uważamy się za osoby w pewnym sensie jakby bardziej wykształcone, i to tak jak mówię, ja w jakimś też publicznym wystąpieniu mówiłem to nie dalej jak wczoraj, że to nie jest kwestia przytyku w stronę wyborców Prawa i Sprawiedliwości, tylko stwierdzenia faktu. Znaczy jeżeli jest tak, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości to są osoby, które są bez wykształcenia, mają wykształcenie podstawowe albo średnie, dopiero od wyższego zaczynają się wyborcy pozostałych ugrupowań, znaczy, że teoretycznie powinniśmy być osobami bardziej wykształconymi. Problem polega na tym, że my od 5 lat podejmujemy określone działania. Mówimy konstytucja, demokracja, co z tego wynika? No generalnie na dzień dzisiejszy niewiele, tak powiedzmy sobie szczerze, tak. Dlatego, że na dzień dzisiejszy Prawo i Sprawiedliwość miało możliwość, czy Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska, miało możliwość zweryfikować to, czy wyborcy popierają tą władzę, czy nie. Mieliśmy do czynienia z wyborami i europarlamentarnymi, i parlamentarnymi w Polsce. Mhm. I mimo bardzo wysokiej frekwencji w ostatnich wyborach, bo średnia wynosi 49-50%, mieliśmy 61%, tak. Nadal przegraliśmy. W związku z tym, jaki z tego morał? Podejmujemy od 5 lat określone działania i one są nieskuteczne. Jaki z tego morał dalej idący? Że podejmowanie, to zresztą to jedno z bardzo mądrych, moim zdaniem, bardzo banalnych przysłów, że jeżeli podejmujesz cały czas te same działania, to nie dziw się, że masz te same efekty. Mhm. Dlaczego powiedziałem na samym początku, że będę kontrowersyjny? Dlatego, że uważam, że metodologia, którą przyjęliśmy, jest nieskuteczna i to jest fakt. W związku z tym musimy zmienić metodologię. Problem polega na tym, że ludzie nie lubią sądów. W związku z tym PiS-owi jest bardzo łatwo uderzać w sędziów i bardzo trudno jest nam, osobom, które jakby rozumieją, do czego to może prowadzić, przekonać tych pierwszych, którzy głosują cały czas na Prawo i Sprawiedliwość, że Prawo i Sprawiedliwość zagraża nie sędziom, bo my nie bronimy sędziów, tylko my bronimy samych siebie. Dlaczego o tym mówię? Bo w moim przekonaniu źle została dobrana nazwa. Znaczy, inicjatywa Wolne Sądy jest bardzo dobra, w tym znaczeniu, że broni podstawowych wolności, broni sędziów przed tym, żeby oni mogli w naszych sprawach swobodnie orzekać, tak. Ale może ona być myląca dla ludzi, dlatego że ludzie nie chcą bronić sądów. Dlaczego? Bo nie lubią sądów. Dlaczego? Mhm. Bo sprawy w sądach trwają długo i to się nic nie zmieniło. Nie, tu chyba się zmieniło na niekorzyść, bo to trwa jeszcze dłużej. Zmieniło się, czyli średni czas trwania procesu jest o kilka miesięcy dłuższy. Jaki z tego morał? Ja bym powiedział, że my nie bronimy dzisiaj wolnych sądów, tylko my bronimy wolnych ludzi, czyli my
sami, bo zapytałaś bardzo słusznie, czym to może skutkować. To nie będzie skutkowało tym, że sędzia taki czy inny będzie miał postępowanie dyscyplinarne tylko. Bo oczywiście tym już skutkuje i tym będzie skutkowało. Tylko można powiedzieć, co przeciętnego wyborcę Prawa i Sprawiedliwości obchodzi to, czy sędzia, którego on notabene nie do końca lubi, dlatego że ten sędzia rozstrzygał jego sprawę przez 5 lat, a jego szlak trafiał i jeszcze jak wygrał, to jeszcze pal 6, chociaż też powiedziałby, ale dlaczego tyle to trwało? Natomiast jak przegrał, to już w ogóle długo, nieefektywnie jeszcze przegrał. Tak, tak, tak. W związku z tym ludzie nie będą w swojej dużej masie bronili sądów i nie będą występowali przeciwko obecnej władzy, dlatego że sędziowie powinni być bronieni. Ale my nie sędziów bronimy. My bronimy swojej wolności, my bronimy swojej suwerenności, często bronimy tego, żeby nasz majątek nie został odebrany, żeby nasza sprawa nie została rozstrzygnięta w sposób, w jaki oczekiwałaby tego władza i tak dalej, i tak dalej. Czy my de facto bronimy swoich własnych przywilejów, jeżeli już w ogóle mówimy o tym, chociaż to nie jest kwestia przywilejów, to jest kwestia praw i podstawowych wolności. Znaczy, jeżeli dla obecnej władzy przywilejem są podstawowe prawa i wolności obywatelskie, no to znaczy, że tą władzę należy natychmiast zmienić. Tylko problem polega na tym, że cały czas nie jesteśmy w stanie dotrzeć z tym przekazem do ludzi. Dlaczego? Bo dobieramy zły przekaz. I proszę co, cała kwestia, inaczej, sukces lub też porażka tego tematu, to jest kwestia językowa? Prostota przekazu tutaj mogłaby wygrać, nieważne jaki byłby cel? Dokładnie tak. Mhm. Dokładnie tak. Znaczy zobacz, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość było w stanie przekonać Polaków, że Polska jest w ruinie, że mamy same fatalne budynki, drogi, Polska nic się nie zmieniła przez ostatnie 25 lat, że jest krajem, który jest na kolanach i my wstajemy z kolan piąty rok. Jeżeli to wszystko udało się zrobić, znaczy, że my mamy błędny przekaz. Przecież to jest nieprawda. Przecież Unia Europejska, fundusze, które nas wsparły, pewien ład, który zapanował, pewna spuścizna doświadczeń po różnych konfliktach, jak pierwsza, druga wojna światowa, sądownictwo konstytucyjne, które ma bronić praw mniejszości. A PiS-owi udało się przekonać obywateli, że to wszystko... Jesteśmy w ruinie. Wstajemy z kolan. No, daj Boże, żebyśmy nie wstawali tak z kolan, jak prezydent ostatnio opowiadał po angielsku w Davos na temat Solidarity i NATO, prawda? Daj Boże, żeby to tak nie wyglądało już więcej. Więc problem polega na tym, że dobieramy, dokładnie tak jak to diagnozujesz, moim zdaniem jest to absolutnie słuszne, dobieramy zły przekaz. Musimy wytłumaczyć ludziom. Wiesz, czego ja dzisiaj na miejscu wyborców Prawa i Sprawiedliwości bałbym się najbardziej? Bałbym się Andrzeja Dudy. Znaczy, uważam, że paradoksalnie największą grupą interesu dzisiaj do tego, żeby zmienić Andrzeja Dudę na innego prezydenta, są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Nasuwa się pytanie, dlaczego, bo to brzmi dosyć paradoksalnie. Odpowiedź jest banalnie prosta. Mm-hmm. Otóż my sobie jakoś poradzimy. Znaczy tak. My, ludzie, którzy mają wykształcenie, mają jakieś prace, często podejmujemy kilka różnych zawodów, tak? Mm-hmm. Pracujemy od godziny 6 do godziny 22, 23. Mamy co robić, mamy zdolność zarobkowania. Natomiast PiS zajął się tymi osobami, które były w jakimś sensie faktycznie zapomniane przez poprzednią władzę, PO-PSL. Ja pamiętam taki artykuł, który został napisany przez Michała Boniego w jednej z gazet, gdzie on w jakimś sensie, jako ten jeden z głównych doradców Donalda Tuska, przecież wtedy też w zakresie polityki społecznej, gdzie on jako jeden z pierwszych przepraszał, to już było po wyborach, więc jakby płacz nad rozlanym mlekiem w pewnym sensie. Michała Boniego, ale on przepraszał wyborców wszystkich razem, że nie miał na tyle siły, żeby przekonać Donalda Tuska wtedy do tego, do czego chciał go przekonać i co proponował, czyli do wprowadzenia polityki społecznej. Teraz PiS wprowadził tę politykę, oczywiście. Zagospodarował te osoby w pewnym sensie wykluczone. Uzależnił je trochę od siebie. No więc dokładnie jest tak, jak ty mówisz. Znaczy, te osoby powinny się bać, bo jak na przykład bo teraz mamy taką sytuację. Pan prezydent Andrzej Duda, pamiętamy ten jego bardzo słynny, mówiąc, jak już mówimy o NATO i o Solidarity, to było jeszcze to koton też było, tak? Ale speech, jego speech przed wyborami. To był speech, gdzie on powiedział, ja takiej prezydenturze mówię nie. No, prezydent podpisywał tylko ustawy, które mu przynosił przez rząd. Co to prezydent? Jest notariuszem rządu. Co robi obecny prezydent? Znaczy, paradoks polega na tym, że wystarczyłoby tylko dzisiaj wziąć zrobić z tego stenopis, z tego wystąpienia Andrzeja... I przeanalizować Andrzeja krok po kroku. Ale wiesz, nawet z tego wystąpienia Andrzeja Dudy i kandydat na prezydenta w wyborach majowych 2020 powinien to przeczytać
I właściwie Andrzej Duda nakręcił spot sam na siebie, tak? Znajdę więc jaki? Ale wiesz, jaki jest z tego morał? No morał jest z tego taki. Dlaczego mówię, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości powinni bać się najbardziej? Dlatego, że oni są najsłabsi. I problem polega na tym, że dzisiaj pan Jarosław Kaczyński jeszcze dba o tą część osób. Ale Andrzej Duda właściwie, no jak widzimy, podpisuje wszystko, co mu Jarosław Kaczyński, jego partia, i jak pozwól mi powiedzieć, co mu partia Jarosława Kaczyńskiego przynosi. W związku z tym, jeżeli za chwileczkę przyniesie mu ograniczenie dostępu do internetu, na przykład karę za stosunki o charakterze seksualnym przed zawarciem związku małżeńskiego, a to nie wiadomo, to przecież to będzie bardzo katolicki kraj za chwileczkę, zakaz totalny przerywania ciąży nawet ze względów medycznych. Ja nie wiem, jak sobie te osoby bardzo dużo mniej majętne będą radziły. Ja mówię tylko o wskazaniach medycznych, nie mówię tutaj o jakiejkolwiek kwestii światopoglądowej. Czy będziemy mówić, że nie będziemy za chwileczkę wyjeżdżać za granicę, albo cokolwiek innego, co Jarosław Kaczyński będzie chciał, to kto się wtedy wstawi za tymi najsłabszymi? Bardzo wielu ze środowiska, które dzisiaj jest opozycyjne, powie, ale myśmy wam to mówili, ale dzisiaj nikt nie stanie w waszej obronie. Wiesz, o czym polega paradoks? Że prezydent oczywiście ma inicjatywę ustawodawczą, ale nie może uchwalić ustawy. Więc prezydent jest zmieniony dzisiaj przez wyborców również Prawa i Sprawiedliwości z Andrzeja Dudy na inną osobę, nie będzie mógł zmusić obecnego Sejmu do uchwalenia ustawy. Więc Jarosław Kaczyński nadal ma trzymanie, jak on to twierdzi, żeby chronić tych wykluczonych, chronić tych słabych. Ale jak mu, że tak powiem, ta szala się przesunie na drugą stronę, jednak będzie chciał prowadzić coś negatywnego, to wyborcy PiSu jako ci najsłabsi powinni mieć kogoś, kto w imię racjonalności ochroni ich interesów. Więc paradoksalnie dzisiaj ci najsłabsi. Ci, ale może oni naprawdę ufają prezydentowi. Znaczy, no na pewno ufają, bo generalnie dzisiaj to nie wiem, czy się... Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale dzisiaj to już my jesteśmy jakby znacznie dalej w tym sensie, że jest dokładnie tak, jak mówisz. Dzisiaj to nie jest kwestia analizy argumentacji, tylko to jest kwestia wiary. Ja wierzę tej czy innej osobie, w związku z tym ja popieram tezy, które ona głosi. Ja tego nie analizuję już, tak? Ja nie analizuję, przeciętny wyborca, dzisiaj przeciętny obywatel nie analizuje. Wiesz, skąd to wiem? Dlatego, że po naszej stronie, do której mam również żal, dokładnie taki sam spektakl się odbywa. Wyobraź sobie sytuację, że jest wydawany wyrok przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mam na myśli ten z 19 listopada 2019 roku, który wprowadza w pewnym sensie wytyczne dla możliwości zakwestionowania statusu sędziów, Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. I co mówi część komentatorów, którzy są po naszej stronie, którzy są bardzo aktywni, jeżeli chodzi o swoje medialno-facebookowo, telewizyjno-gazetowe życie, że teraz oto pojawia się jakaś petarda w rękach sędziów, że cały system zostanie wystrzelony w powietrze, że to będzie armagedon prawniczy. Mija 2 miesiące i Sąd Najwyższy staje na wysokości zadania. I co otóż mówi? Sąd Najwyższy mówi, proszę państwa, wszystkie wyroki wydane przez tych sędziów pozostają w mocy, przez sędziów powszechnych, sędziów wojskowych. Po drugie, ci sędziowie pozostają na stanowiskach. Po trzecie, nie będziemy ich usuwać. Po czwarte, dopiero wtedy, kiedy w ich indywidualnej drodze powołania znajdziecie jakieś okoliczności, które mogłyby kwestionować ich bezstronność i niezawisłość, wtedy możecie zakwestionować wyroki, które oni wydają. No i jak to brzmi? To brzmi tak, że te osoby, które opowiadały tę historię, no w jakimś sensie zdobyły mnóstwo lajków w naszej grupie, tak, no bo ja cały czas, w ostatnich 2-3 tygodniach, jakby zdawszy sobie sprawę, co się dzieje, taką tezę, że my współdzielimy lajki między sobą, ale to są te lajki tylko z naszej strony, tak? Tylko ja rozmawiałem ostatnio z pewnym człowiekiem, który mieszka od wielu, wielu lat za granicą i tam też startuje w lokalnych wyborach. Ja mówię tak, w momencie, w którym startuję w jakiejkolwiek rywalizacji wyborczej i wiem, że w jakimś miejscu jest 100, 200, 300, 500, 5000 ludzi, którzy mnie nie popierają, to natychmiast do nich idę i jestem jak ten człowiek w imię tego powiedzenia, że mocny i wygrywający jest ten, kto wejdzie w stado wilków i wróci zarządzając watahą. Tak. Wiesz, i to jest jakby taka sytuacja, tak że powinno... a my dzisiaj co robimy? Idziemy do tych, którzy i tak już wierzą. A my dzisiaj wśród swoich. Tak? I kto, czy będzie więcej lajków na Odetę, czy więcej lajków na Piotra, czy więcej lajków na Jarka Kuźniara, ale to wszystko jest w ramach tych lajków, które są po naszej stronie. A co z tymi drugimi, tak? Jaki sposób, jaką pracę wykonaliśmy? Ja ci powiem, jaką wykonaliśmy. Wiesz, jaką wykonaliśmy pracę? Że ich obrażamy od 5 lat, że mówimy, że są idiotami, bo idiotami, którzy się dali przekupić za 500 zł. My kompletnie nie rozumiemy, co się w ogóle dzieje. No więc jeżeli my taką taktykę, jako ci ludzie, profesorowie, docenci, przyjmujemy dla ludzi, żeby obrażać Polaków, Ostatnio w dniu, kiedy
kiedy Sąd Najwyższy wydał decyzję. Pamiętam, oglądałam telewizję na żywo, żeby o 18.30 punktu słyszeć, jakie są wnioski. Chwilę później została zorganizowana konferencja prasowa ministra sprawiedliwości. Stoi minister, wiceminister w takiej czteroosobowej, niedużej grupie, a z drugiej strony ujęcie, gdzie mamy 59 sędziów. Ja miałam wrażenie, że PiS w tym temacie został już sam. Co więcej, nie mylisz, PiS został. Ale on sam. Jest uparty i w dalszym ciągu będzie twierdził, ale co więcej, że ma... Ale zobacz, co więcej. Rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa wypowiedział się zaraz po tym i co powiedział? To właściwie rzecznik, czyli osoba, która była kojarzona i jest kojarzona z obecną władzą. Co więcej, nieraz dawał wyraz temu, że popiera to, co obecna władza robi. Co powiedział? Tak. Że gdyby on był sędzią, który został wybrany przy udziale obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, to po tym orzeczeniu Sądu Najwyższego, po tej uchwale interpretującej Sądu Najwyższego, przestałby orzekać. No da się? Da się. Co więcej, nie tylko jest tak, jak mówisz, że PiS został sam, ale jest, ja bym powiedział, co więcej mamy do czynienia z sytuacją, że Sąd Najwyższy wykazał się najwyższą niezawisłością. A wiesz, po czym to wnoszę? Bo nie było sztuką w tych okolicznościach, mając na uwadze niezależność, jednak siłę charakterów sędziów Sądu Najwyższego, nie było sztuką wydać orzeczenie, które jest kontra obecnej władzy, bo to było w miarę oczywiste po wyroku TSUE. Ale wiesz, co było sztuką? Sztuką było wydać orzeczenie, które nie podoba się części naszego środowiska. Tak. Bo większość osób z naszego środowiska, myślę, że również z inicjatywy Wolne Sądy, wolałoby, żeby Sąd Najwyższy powiedział, wszystkie orzeczenia do widzenia, wszyscy sędziowie, którzy zostali powołani do widzenia. Co więcej, komentarze, które były w tym samym dniu do 18.30, mnóstwo live'ów z Sądu Najwyższego, ja akurat to śledziłem w streamingu na komórce, tak. Było takich, że właściwie no, sprawa chyba jest oczywista. No po prostu no, będziemy mieli wyrzucenie wszystkich orzeczeń, wszystkich sędziów w powietrze, no i będziemy sobie jakoś z tym i było tylko powiedziane, jakoś z tym chaosem, który został spowodowany przez obecną władzę, będziemy sobie musieli radzić. Ale Sąd Najwyższy, działając proobywatelsko, działając w taki sposób, żeby mimo tego, że miał ku temu pełne podstawy, ale nie mógł tego zrobić, bo nie mógł tego zrobić ludziom w Polsce, wykazał się niezależnością znacznie silniejszą niż ktokolwiek mógł przypuszczać, bo wydał orzeczenia, tak jak mówimy, których nawet część jakby środowiska prawniczego, które są po stronie, nazwijmy to, dzisiejszej opozycji, nie do końca jest zadowolona z tego orzeczenia. Komisja Europejska również wyraziła swoje zaniepokojenie w tej sprawie. Z tego, co dobrze pamiętam, to dzisiaj dokładnie Wiera Jourová ma przyjechać do Polski. Dziś jest 24, 5, 6, 7. 7, czyli dziś, jutro powinna być w Warszawie. Nie śledziłem tej daty, także proszę. Tak, tak, nie, to według mnie to się dzisiaj, dziś to się zacznie dziać. Myślisz, że ta wizyta przyniesie jakieś efekty? Nie, no żadnych. Znaczy myślę, że żadnych nie przyniesie efektów. Co więcej, musimy zrozumieć, co się dzisiaj dzieje. Dzisiaj odbywa się walka o życie. Do maja będzie walka o życie. Znaczy, to jest walka o życie prezydenta Andrzeja Dudy i wielu osób. Gdyby dzisiaj okazało się, dzisiaj w sensie w maju 2020, że prezydent Andrzej Duda traci swoje stanowisko, to byłby początek nie tylko końca PiSu, ale to byłby początek ogromnego rozliczenia. Więc to jest walka o życie. Walka o wolność, bo wiele osób, biorąc pod uwagę pewne zacięcie, które jest po stronie, nazwijmy to, naszej, zostałoby pewnie bardzo mocno i skrupulatnie osądzonych, a powtarzam, jest za co. Więc nic się nie zmieni. Problem polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość dopóki my ze swoim przekazem nie dotrzemy do naszych braci, ziomków, Polaków, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość, że Prawo i Sprawiedliwość szkodzi im, zagraża im, szkodzi Polsce, pozbawi za chwileczkę fundusze, bo jaki był Timmermans, myślisz, to był? No właśnie, myślisz, że te fundusze europejskie to jest coś, co znaczy, zostanie nam zabrane, zablokowane, to się w ogóle wydarzy? Zwróć proszę uwagę. Znaczy, o ile Timmermans jeżeli był, rolnikom był, zostaną zabrane pieniądze, to co zrobi rolnik? Powie, że Unia Europejska jest zła. W związku z tym PiS ma rację, że to, że będziemy zawdzięczać w cudzysłowie tego typu sytuację PiSowi, przyniesie odwrotny efekt. Ależ oczywiście, że tak. Dlatego też musimy dotrzeć póki czas z przekazem, który mówi prawdę. Czyli z przekazem. Jesteśmy członkiem zorganizowanej wspólnoty europejskiej. Ta wspólnota ma określone wartości. Co więcej, my nie realizujemy wartości Unii Europejskiej, tylko te wartości, które z perspektywy historycznej okazały się wartościami, ale ja mam wrażenie, które są że wartościami, prawda, które chronią... Jest mało medialne, że to się tak nie sprzedaje. Sprzedają się brutalne hasła, tak jak powiedziałeś, że Polska jest w ruinie. Tak, takie rzeczy się sprzedają. Ja to rozumiem, tylko dzisiaj prezydent Andrzej Duda będzie podpisywał wszystko, co szkodzi osobom, które będą chciały żyć jako wolni ludzie, nawet jeśli to będzie niekorzystne dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości,
Dlaczego tak twierdzę? No bo taki jest jakby kontekst. Ja wiem, że to się może nie sprzedaje, tylko pani Jurowa w przeciwieństwie do Timmermansa bardzo mocno będzie zmierzała do tego, żeby powiązać kwestie... Bo praworządność to ikonik. Powiązać kwestie możliwości dotacyjnych z praworządnością. Tak. W związku z tym koniec końców, wiesz, zwycięzców nikt nie rozlicza. Więc jeżeli oni wygrają jeszcze raz teraz w wyborach majowych, tak, no to będziemy mieli to, co będziemy mieli. A powiedz, czy kiedykolwiek zostanie opublikowana lista poparcia? Takie pytanie ci zadam, które już staje się nudne, bo cały czas o tym dla rozmawiamy. KRS-u? I mam, tak. Ale teraz proszę zadać sobie pytanie i zadajmy sobie my wszyscy jako słuchacze i komentujący pytanie, jakie to dzisiaj ma znaczenie. Jeżeli Sąd Najwyższy powiedział coś takiego, w momencie, w którym dany sędzia był wybrany przy obecności nowego KRS-u, nie mówimy o sędziach Sądu Najwyższego i Izby Dyscyplinarnej, bo ci powinni zostać odsunięci od orzekania natychmiast, i to Sąd Najwyższy powiedział w punkcie pierwszym swojego życia. Tak. Ale w drugim, tam gdzie odnosi się do sędziów sądów powszechnych, czyli sędziów poniżej, powiedział, nawet jeżeli, znaczy w pewnym sensie, parafrazując, nawet jeżeli dana osoba została wybrana przy udziale nowego KRS-u, to nie ma znaczenia, o ile w ich indywidualnej procedurze powołania nie znajdziemy czegoś, co wskazywałoby, że on nie może orzekać w sposób bezstronny, niezawisły. Więc dzisiaj to tak naprawdę nie ma znaczenia. Mhm. Nie ma znaczenia, bo gdyby miało znaczenie, paradoksalnie, tak, oczywiście sędzia Juszczyszyn jest bohaterem, ale tak na koniec dnia to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Bo gdyby to miało mieć znaczenie, Sąd Najwyższy powiedziałby, wszystkie osoby wybrane przy udziale obecnego KRS-u natychmiast powinny odsunąć się od orzekania. Sąd Najwyższy miał tą możliwość, ale nie zrobił tego. Czy słyszałeś wypowiedź profesora Rzeplińskiego na temat kompetencji prawniczych ministra Ziobry? Że są równe zero? Nie, znaczy ja nie jestem zwolennikiem. Moim zdaniem, jakby ja nigdy nie mogłem zweryfikować kompetencji prawniczych ministra Ziobry. Mhm. Tak? W związku z tym ja nie mam zdania na temat jego kompetencji prawniczych rzeczywistych. Mam natomiast zdanie na temat tego, że tezy, które prezentuję, są ewidentnie tezami, które są niezgodne z przepisami prawa i mam wrażenie, że one w dużej części, jak nie w całości, mają charakter wyłącznie polityczny, realizacji z góry powziętej linii politycznej. W związku z tym on mówi to, co mówi, ale jaki on jest w rzeczywistości? Nie wiem tego. Mhm. Ja tylko przytoczę jeszcze być może w jakimś sensie na koniec taką, znaczy mamy wojnę. Mamy wojnę pomiędzy celem, w który zmierzamy. Albo będzie to cel w postaci autorytarnego w dużej części państwa. Państwo, które będzie opanowane przez jedną władzę i ta władza będzie miała taką presję na sędziów, że albo będzie miała, punkt pierwszy, swoich sędziów, tak, punkt drugi, będzie taką presję wywierać na sędziów, że ci sędziowie będą wiedzieli, jakie mają wydawać wyroki. Więc mamy wojnę. A generał MacArthur, doskonały przywódca, doskonały strateg, zawsze mówił, że w wojnie chodzi na koniec o to, żeby wygrać. Mhm. I nam też chodzi o to, żeby wygrać. Ale nie wygrać tego, co było. My nie chcemy wrócić do tego, co było. My nie chcemy rządów PO-PSL. My nie chcemy mafii VAT-owskich. My nie chcemy ludzi, którzy okradają państwo. No dobrze, to kto wygra wybory prezydenckie? Znaczy, ja mam nadzieję, że to nie będzie prezydent Andrzej Duda. I wiesz, co powiem jeszcze więcej? Ale czy pani Kidawa jest dobrym kontrkandydatem? Ja się... Kosiniak-Kamysz? Za panią Kidawę się, jakby, jeśli mogę tak powiedzieć, nie wgłębiłem, bo pani Kidawa dla mnie dzisiaj jest zbyt płaska. Znaczy, ona liczy na to, że być może jeżeli pan Rąkowicz się zajmie sprawą, czy pani Mucha, czy jeszcze inne osoby, to być może oni jakby, jak to mówią też w języku, ulubionym języku Andrzeja Dudy angielskim, skołczują jakąś panią Kidawę Błońską. Ja na razie dyskutowałem na Facebooku w otwartej dyskusji z Szymonem Hołownią, znanym z tego, z czego jest obecnie znany. Tak? I zadałem pytanie, czy pan naprawdę chce wygrać? W jaki sposób? I zadałem mu proste pytanie, to, które my dzisiaj sobie zadajemy. Co zrobiłeś, czy zrobił pan, bo my nie jesteśmy na ty, co zrobił pan, żeby dotrzeć do wyborców Prawa i Sprawiedliwości, bo na razie pan zbiera lajki po naszej stronie. I teraz pierwszy, który do tego dojdzie, że nie mam co robić konwencji wśród swoich, bo tam zawsze będą oklaski. Trzeba zrobić konwencję wśród tych drugich i przekonać. Ze 100 tysięcy przekonać dwóch, potem trzech, potem czterech, potem pięciu. Tak. Bo tak jak mówimy, no generalnie, jak to mówił generał MacArthur, w wojnie chodzi o to, żeby wygrać. No, oczywiście. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Piotr Szem. Absolutnie. Do zobaczenia. Już widzę, że są moi kolejni goście. Będzie bardzo sportowo za moment. Alleluja. Bo nie można tylko o polityce, o przepisach, o prawie. Ale w sporcie też chodzi tylko o zwycięstwo. Oczywiście. Zaraz będziemy wygrywać. Trzymaj się.